Program Akademia IT for BC ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników produkcyjnych w zakresie wiedzy i umiejętności IT. Przez 5 miesięcy trwania programu uczestnicy mieli możliwość zdobycia zarówno wiedzy, jak i umiejętności z różnych aspektów działu IT, takich jak podstawy IT, poprzez bardziej zaawansowane tematy, m.in. budowę aplikacji, systemy operacyjne czy technologie cloudowe, jak również aplikacje wykorzystywane przez pracowników IT, m.in. Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, a także aplikacje specyficznie wykorzystywane w naszej firmie, w Mercedes-Benz. Oprócz tego uczestnicy mieli możliwość również poznania cyberbezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa informacji, jak i bezpieczeństwa linii produkcyjnych. Jestem aktualnie monterem. Przy okazji zajmuję się również utrzymaniem linii w ruchu, czyli usuwam wszystkie awarie. Do programu zgłosiłem się z chęcią poznania troszkę nowych rzeczy, jakby rozwinięcia się też w moim kierunku szkoły, bo tak naprawdę skończyłem technikum informatyczne. Więc jakby projekt był wzięty wciąż jakby dla mnie, no IT for BC, czyli Blue Collars, to jakby pracownicy produkcyjni, IT, no to jakby moje wykształcenie, także chciałem coś więcej niż tylko to, co nauczyła mnie szkoła. Cały program był dość rozbudowany, od tak naprawdę zwykłej obsługi, już rozszerzonej obsługi Excela, do wskazania o wiele większego zastosowania, tak Outlook, wszystkim się wydaje, to jest tylko poczta. No nie, Outlook jest mega rozbudowanym programem. No masę, naprawdę masę rzeczy dowiedziałem się z tego programu. Jestem mega też zadowolony z tego. Niektóre lekcje były po angielsku, co też dużo pomagało na przyszłość. Zawsze będziemy w stanie trochę więcej zrozumieć tych technicznych słów, nie tylko takich codziennego użytku. Warsztaty, które bardziej zapadły w pamięć, są z panem Adamem Wawrzyniakiem. Jakby on zajmuje się głównie programami właśnie strukturalnymi firmy, typu FAST2, co jakby jest programem do reworku na przykład baterii. Możemy sobie podmienić części, jeśli jakaś produkcja była uszkodzona. Tak, to było gdzieś takim moim największą rzeczą, którą warto było zapamiętać, jak i tego człowieka, jak i całą jego wiedzę, którą pokazał. Jak chcecie czegoś więcej, coś poznać, idźcie, naprawdę warto poznać świetnych ludzi, całkowicie nowe rzeczy, naprawdę warto. Zgłosiłem się do tego programu, ponieważ informatyka, jakby nowe technologie są moją pasją i też jakby osobiście lubię się rozwijać sam na co dzień, więc to jest coś, na co czekałem, żeby dostać coś więcej od firmy, po prostu jakieś szkolenia, wiedzę. Ale na pewno było takiej dużo wiedzy, której wcześniej nie wiedziałem, nie zdawałem nawet sobie sprawy, a ten program mi uświadomił wiele rzeczy, co się po prostu w firmie dzieje, gdzie na co dzień do takiego czegoś nie możemy zauważyć, dużo takich procesów, które są za naszymi oczami. Przede wszystkim najbardziej w pamięci mi utkwił ostatni wykład z procesów Mercedes-Benz tutaj w Jaworze. Właśnie był bardzo praktycznie przedstawiony, jak wygląda to wszystko od strony praktycznej tutaj w Mercedesie, jak wyglądają procesy, z jakich programów się korzysta, spotkania i tym podobne rzeczy. Polecałbym każdemu, kto ma jakieś większe ambicje albo chce się po prostu rozwinąć, uczestnictwo w takim programie, ponieważ można się uświadomić w tym, co po prostu dzieje się w firmie oraz nawet w życiu codziennym, czego nie robić, jak uchronić się przed różnymi zagrożeniami. Final day of graduation for the IT4BC class today. And today we can say a job well done as an IT department, also a job well done as MBMPL to get this program up and running. I always say in the beginning, I was a little bit nervous about how this program will run, if we get everybody together to teach people, if you have the right skills in IT, and how we actually set up the program. But instead of defining this to the last bit and byte,
we just said, let's get this done, let's get this started and evolve on the way forward. So this was done. We run a total of 12 classes in different areas of IT, and we measured literally everything that was possible. How satisfied the trainers were, how satisfied the students were, and we got amazing feedback. And with this amazing feedback, we want to, of course, now use this and this momentum that we got here to think about how the full program can be used and utilized as a further and sustainable program within MBMPL. Because in the end, in an IT department, but also in a company like Mercedes-Benz Manufacturing Poland, we need people with IT knowledge, and this program is one of the levers that we have in our own head. Thank you.